Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, tak właśnie się nazywam, a jak ty się nazywasz, to nie mam pojęcia, więc fajnie jakbyś napisał w komentarzu, jak masz na imię, a ja ci przypnę serduszko. Dzień dobry i witam was serdecznie we wtoreczek, a dzisiaj FIFA Mobile 19. Chciałem powiedzieć, że dawno nie było, ale przecież było. A tak dziś w ogóle to, jeżeli jesteś nowy, to fajnie jakbyś zasubskrybował kanał, bo brakuje nas już was. Niecałe 400 subskrypcji i będzie 105 tysięcy. Wow, ale was jest dużo, aż no nie mieści mi się to w głowie. No i może w końcu dostanę ten przycisk, już mój kanał jest zweryfikowany, a dalej nie ma żadnej wiadomości, więc nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, słuchajcie, przechodzimy do odcinka. No i jak widzicie na załączonym obrazku, dzisiaj wyklujemy sobie złote jajco. Złote jajco, no i może dostanę ten bilecik. I wtedy będę mógł sobie zamówić jakiegoś piłkarza 100 overall. Czemu mi się wydaje, jak tam patrzę, że jest tak ciemno, jak podejdę bliżej? Nie wiem, może na filmie tak nie będzie. No, więc oczywiście, jeżeli trafię ten bilecik, no to wtedy trzeba się skontaktować z EA i oni ci wtedy jakoś to wyślą, nie wiem, nie mam pojęcia, kurierem czy jakoś tak. Nie, no oczywiście żartuję, ale dobra, nieważne, to już jest moje trzecie złote jajco. Wczoraj dostałem jeszcze jedno, wcześniej też tam jakieś miałem, no ale trafiłem jedno wielkie G. To znaczy, no nie trafiłem tego złotego biletu. Może na odcinku się trafi, co mi się tutaj ściemnił ten obraz. Ale tak w ogóle to jeszcze dzisiaj... Co się dzieje z moim głosem? Spróbuję trafić Kevina De Bruyne, 92 overalla. Znaczy trafić, no zobaczymy, czy wyleci mi z paczki, bo już dostałem tam dwie paczuszki, więc może wyleci. Tak jak kiedyś wyleciał mi Messi. No. No ale dobra, nieważne. Otwieramy jajco, bo strasznie jestem ciekawy, co w tym jajku będzie. I uwaga, Golden jajco, chciałem powiedzieć. Złote jajco pak i uwaga, naciskamy i co to będzie? Czy to będzie bilecik? Dostałem 6 koszyczków z jajami. Ale przecież już się święta skończyły, to... No nie, no ja wiedziałem, że nie dostanę takiego złotego bilecika. No tam ktoś mi w komentarzu napisał, a ja dostałem. Ciekawy jestem, więc jeżeli dostałeś, to zapraszam na moją grupę i tam wstawcie zdjęcie, że trafiliście złoty bilecik. No nie udało mi się, dobra, ja sobie może tu odblokuję, a niech będzie to jajco, niech sobie już tam leci. A tak w ogóle to tutaj będę polował na piłkarza, już wam zaraz pokażę, którego, gdzie oni się tu w ogóle schowali. To nie było tu, o, to było tu. I tu będę chciał, No wiadomo, że Szewczenkę to by się chciało mieć, ale pewnie trzeba odblokować tutaj tych pozostałych tam nie wiem ilu. Dwóch, no nie wiem, no dobra, chyba dwóch, nieważne, możecie napisać w komentarzu. Ale tutaj najbardziej interesuje mnie właśnie nasz Polak rodak Zieliński, 95 overalla i jego bym chciał tutaj sobie odebrać. Mam 37 punktów, więc spokojnie, mam jeszcze 10 dni, więc to zrobię i odbiorę sobie Zielińskiego, chyba że skuszę się może na jakiegoś innego, ale nie tutaj 200, 250, 150. Ale priorytetem, tak wiecie, żeby go mieć, no to Zielińskiego sobie tutaj odbiorę. Ale dobra, teraz przejdźmy dalej, bo jeszcze pozostało mi tutaj dwie paczki. No i zobaczymy, czy mi się trafi tutaj Kevin De Bruyne, czy jakiś inny z niższej półki. Więc otworzę najpierw tą paczuszkę. Tu pewnie nic ciekawego takiego nie będzie. Dobra, 30 gemów, fajnie. Przyda się, tutaj 20, tu mamy 3 punkty, słuchajcie, tu dostałem 2,5 tysiąca i... Co to jest? Cardona. Dobra, to taka była ta słabsza paczuszka, co nie? Ale teraz, uwaga, skupcie się, bo teraz będzie ta lepsza paczuszka, 750 punktów zebranych. No i co tutaj ja dostanę? Pewnie dostanę jedno wielkie GG. I uwaga, i lecimy, i BOOM! I się otwiera paczuszka, a w tej paczuszce 150 gemów, więc fajnie. Dlaczego ja się cały czas patrzę w ten ekranik? Powinienem się patrzeć tu, o, wam prosto w oczy.
150 gemów, lećmy dalej, bum, i tutaj 30. Zresztą, czy to będzie Kevin De Bruyne, to zaraz zobaczymy to oczywiście w punktach. Co w ogóle z tymi moimi włosami się stało? No tak, miałem przed chwilą kaptur na głowie, bo wieje strasznie na dworze. No dobra, lećmy dalej. I teraz 10 punktów i uwaga, to jeszcze nie to. I 12. To na pewno nie będzie Kevin De Bruyne. Co to jest? 100 tysięcy, no dobra. Przyda mi się kasiorka, bo koksuję sobie składzie. I uwaga, i będzie to i zawodnik Team of the Week to... ...81 CBR. Szar? Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, jeżeli źle, to przepraszam, ale nie znam wszystkich piłkarzy z wymowy. No i mam do tego prawo, co nie? No, czemu? Jeszcze gościu ze Szwajcarii. No, gra w Newcastle United w lidze angielskiej. Ja wiedziałem, że tutaj nie będzie Kevina De Bruyne. No ale myślałem, że jak kiedyś mi się udało trafić tam Messiego, albo wtedy odebrałem sobie Messiego i potem mi z paczki wyleciał. Taka właśnie była akcja, słuchajcie. No właśnie, możecie teraz zobaczyć, jakich zawodników dostawałem w paczce. No ale dobra, nie będę polował na De Bruyne, bo zostawię sobie na jakichś innych zawodników. Tak po prostu z ciekawości zastanawiałem się, czy on w ogóle mi wpadnie. No ale no niestety nie wpadł. W moim składzie no nic się nie zmieniło, mogę wam pokazać. No widzicie, no nic się tutaj nie zmieniło, więc dobra, telefoniku, do widzenia. No i słuchajcie, ja się z wami żegnam, uciekam, bo trochę roboty jeszcze mam. Muszę jechać na budowę, bo coś jest nie tak z panelami. A w ogóle jak chcecie zobaczyć zdjęcie, to na mojego Instagrama was zapraszam. Tam sobie wstawiłem, jak sobie siedzę już na leżaczku w tym całym bałaganie. Więc zapraszam na Instagrama sebek19801. Oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie też łapeczkę w górę i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pożegnam się z wami teraz tak inaczej. Dobra, cześć.